jesienią 1918 roku zaczęło się preludium do późniejszych wydarzeń niepodległościowych. Na posiedzeniu Rady Państwa w Wiedniu 2 października posłowie galicyjscy i cieszyńscy z Koła Polskiego wyraźnie oświadczyli, że będą dążyć do oderwania już ziem podległych Austrii, ziem przed Litawii, Polski, ziem przed Litawii i będą optować za utworzeniem niepodległej Polski. Postanowieniom wiedeńskim nadano kształt tydzień później na naradzie w Krakowie, gdzie postanowiono, że na ziemiach zamieszkałych przez Polaków od Śląska po Galicję będą tworzyć się specjalne komitety polskie, które będą po prostu dublowały panujące władze i tworzyły zręby polskiej państwowości. 12 października 1918 roku doszło do narady głównych partii politycznych w Cieszynie polskich, gdzie postanowiono utworzyć ten międzypartyjny komitet polityczny jako ten właśnie efekt rozmów wiedeńskich czy krakowskich. I tenże komitet już jako Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego powstał 19 października 1918 roku. Rada Narodowa według postanowień wcześniejszych miała składać się z 7 polityków z każdej partii politycznej, z PPSD, ze Związku Śląskich Katolików i z Polskiego Zjednoczenia Narodowego, czyli tego nurtu ewangelickiego, wśród których miało być po jednej kobiecie. Więc do Rady Narodowej weszła Zofia Zgrabska-Kilkokiedroniowa, za Polskie Zjednoczenie Narodowe weszła Dorota Kuszyńska za PPSD oraz Maria Sojkowa, mało znana figurantka reprezentująca Związek Śląskich Katolików. Po prostu w tym nurcie katolickim nie było kobiet, które na miarę prawda, Kuszyńskiej czy Kilkokiedroniowej. Dorota Kuszyńska, można powiedzieć z innej parafii niż Zofia Kilkokiedroniowa, socjalistka, żona socjalisty, który razem właśnie z mężem, lekarzem osiadła tutaj w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim i przez wiele lat rywalizowała o wpływy z późniejszymi kolegami z Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, gdzie panował oczywiście konsensus polityczny, ale Kuszyńska po prostu była rewolucjonistką, można powiedzieć, do pewnego stopnia. Nie poszła potem w ten nurt bolszewicki, ale taką, powiedzmy w cudzysłowie, działaczką bolszewicką prawie że była na terenie Zagłębia. Walczyła z Kościołem, przeciwstawiała się właśnie nurtowi narodowemu, twierdząc, że sprawy niepodległościowe, sprawy narodowe będą rozwiązane wspólnie przez Polaków i Czechów na bazie socjalizmu. Weszła do Rady Narodowej jako reprezentantka właśnie PPSD, czyli Polskiej Partii Socjaldemokratycznej Galicji Śląska i można powiedzieć była tam bardzo aktywna, jeśli chodzi o reprezentację i udział tej grupy robotniczej, prawda, Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego w działaniach Rady Narodowej. Dora Kuszyńska oczywiście była postacią kontrowersyjną i wzbudzającą kontrowersję. Bardzo żywiołowa, bardzo ekspansywna. Odegrała istotną rolę w 18 roku, dopilnowując tego, żeby węzeł bogumiński nie wpadł w ręce czeskie. Prosiła i współpracowała z żołnierzami, ale jednocześnie jako bardzo lewicowa socjalistka miała nastawienie wybitnie antymilitarystyczne. W związku z tym, kiedy przybył Cieszyna generał Aleksandrowicz i ogłosił przymusową mobilizację do Wojska Polskiego, spowodowała olbrzymią aferę. Robotnicy zmęczeni już 4-letnią wojną i swoją obecnością często na froncie radykalnie się przeciwstawili za jej sprawą głównie temu dekretowi i Aleksandrowicz został zastąpiony przez Latynika, który już tylko ogłosił mobilizację werbunkową. To tworzące się w Cieszynie Wojsko Polskie bazować musiało na ochotnikach, co bardzo negatywnie odbiło się właśnie w styczniu 19 roku w obliczu czeskiego najazdu. A sama Dora Kuszyńska postrzegana była na Śląsku Cieszyńskim właśnie jako postać bardzo
kontrowersyjna, trochę zabawna, może nawet. Ślązakowska propaganda ukuła nawet taki slogan pod jej adresem: Dora Kuszyńska, zbawicielka Śląska, co ironicznie przedstawiało jej zaangażowanie w sprawy polityczne. Znany jest jej właśnie bardzo ostry konflikt z generałem Latynikiem, chociaż oboje pochodzili z Tarnowa. Rzeczywiście jej ocena jest dosyć trudna. Fragmenty wspomnień Stanisława Tułodzieckiego. Byłem jeszcze małym chłopcem, kiedy poznałem Dorotę Kuszyńską. Było to w Lipnie, podczas wiecu, który odbywał się na rynku tego miasta. Uczestniczyli w nim głównie miejscowi robotnicy, a także okoliczni chłopi, jako że był to dzień targowy. Z tego wiecu zapamiętałem tylko jedno zdanie. Minister skarbu, Kucharski, żelazną miotłą wygarnia pieniądze z kieszeni chłopów. Nie bardzo rozumiałem, jak on to robił. Potem w różnych latach spotykałem panią Dorotę, posłankę, potem senatorkę na wiecach, zebraniach, czytam jej artykuły, głównie na temat spraw kobiet. W czasie okupacji, jako Żydówka z pochodzenia, ukrywała się w Warszawie w jednym z domów przy Alei Ujazdowskich. Ktoś ją jednak zdradził, doniósł do gestapo jej miejscu pobytu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności pani Dorota wyszła do sklepu, aby kupić bułkę. Ostrzeżono ją, że w mieszkaniu jest gestapo, pewnie przyszli po nią. Zrezygnowana, bezradna, poszła do pobliskiego parku. Usiadła na ławce, czekając na koniec życia, zbliżającą się śmierć. Nie miała gdzie się udać, a godziny biegły. W pewnym momencie w alejce pojawił się książę Lubomirski. Zauważył siedzącą na ławce panią Dorotę. Znał ją bardzo dobrze, ponieważ podobnie jak ona był senatorem i nieraz polemizowali ze sobą. Co senatorka tu robi? Zapytał. Pani Dorota krótko przedstawiła mu swoje położenie. Książę wysłuchał ją, potem wziął ją pod rękę i razem pojechali na stację kolejki grójeckiej. Książę zawiózł ją do swoich posiadłości, gdzie szczęśliwie przetrwała resztę okupacji. Po wojnie wznowiła swoją działalność polityczną i społeczną. W latach 45-48 znów była członkiem Rady Naczelnej PPS. Wydaje mi się, że Dorota Kuszyńska, jeszcze w czasie wojny w tych strukturach PPS-u, WRN-u, prawda, działająca, od roku 1948 łączająca się w struktury Polskiej Niezależnej Partii Robotniczej, jest pewnego rodzaju postacią, czy boję się użyć formuły tragiczną, ale jest postacią, która kroczy tą ścieżką wcześniejszych wyborów, a nie ma innej alternatywy, prawda? No, budowanie rzeczywistości w powojennej Polsce opierało się na bardzo często półprawdach lub całkowitej nieprawdzie, dezinformacji społeczeństwa czy wykorzystywaniu pewnych ikon lewicy okresu międzywojennego. Myślę, że takową była również Dorota Kuszyńska. Znalazłszy się w tej formacji, trudno powiedzieć, jakiej oceny dokonałaby z perspektywy czasu. Umiera w 52 roku, prawda? Więc to jakby nie daje jej zbyt długiego czasu, na ile zorientowana była w działaniach tych wczesnych władz komunistycznych, w likwidacji opozycji, które to wszystko działo się jednak pod pewną przykrywką, nie zawsze w ogólnieniu tej informacji daną wszystkim. Nie sądzę, że byłaby ona nieświadoma tego faktu, ale też nie do końca jakby widzę dla działacza lewicowego, jednak mocno zaangażowanego w tym nurcie, zawsze bardziej skrajnie się sytuującego, inną drogę. No to jest moment, w którym opowiedzenie się po przeciwnej stronie było jakby jednoznaczne, prawda? Jednoznacznie skutkujące, albo wyjazd z kraju, o ile taka możliwość była, albo eliminacja takiej osoby z życia. Bo Kuszyńska dokonuje pewnego wyboru, ale też podkreślam raz jeszcze, nie wiem, czy jakąkolwiek miała inną alternatywę w tym momencie. Fragmenty wspomnień Stanisława Tułodzieckiego. W 1949 roku na ogólnej fali tzw. zjednoczeń doszło do połączenia Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Chrześcijańskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Prezesem TPD została Dorota Kuszyńska, ja zaś sekretarzem generalnym. Po decyzji sekretariatu PZPR o zjednoczeniu towarzystw, aby omówić sprawy z tym związane, złożyliśmy wizytę premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi. W poczekalni premiera było kilka osób, czekały w kolejce na przyjęcie. Pani Dorota, nie licząc się z nikim, szła wprost do gabinetu premiera. Ktoś zwrócił jej uwagę, że obowiązuje kolejność. Odwróciła się do niego ze słowami: Ja?
do tego smarkacza mam stać w kolejce? Wzięła mnie za rękę i powiedziała: chodź. Premier wyszedł i przeprosił czekających. W czasie utrwalającego się stalinizmu praca w organizacjach społecznych powoli zaczęła zamierać. Była już niekiedy wypaczona, wykorzystywana dla doraźnych potrzeb partii. W tym trudnym i fatalnym dla TPD czasie umiera Dorota Kuszyńska. Trzeba ją było godnie pochować, ale zostałem z tym problemem właściwie sam. Wszyscy z jakichś powodów odsunęli się, bali się narazić, nie wiedzieli jak postąpić. Każdy, do kogo zwróciłem się o pomoc, odmawiał, tłumacząc się w jakiś niejasny sposób. W pewnym momencie nastąpił gwałtowny zwrot w tej sprawie. Momentalnie znalazło się miejsce w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Atmosfera lęku jednak trwała. Nadal nikt nie chciał przemawiać nad mogiłą. Uprosiłem wiceprezesa TPD, Eustachego Kuroczkę, aby powiedział parę słów. Z władz nie było nikogo. Z jej przyjaciół przyszedł jedynie Oskar Lange. Po upływie 2 lat na mogile powstał kamienny nagrobek. Przysłano do mnie architekta, aby zatwierdzić projekt. Proponowałem napis: Dorota Kuszyńska, działaczka PPS w latach 1900-1948, albo działaczka polityczna i społeczna. Ale nie przyjęto tej propozycji. Została ostatecznie Dorota Kuszyńska, prezes TPD, chociaż praca w towarzystwie była tylko skromną cząstką jej prawie półwiecznej działalności.